dobrze, czym się zajmuje firma Medicals i jak może zaangażować się i jak może wspomóc projekt pod tytułem Zdrowe Życie? Firma Medicals, która ma siedzibę w Olsztynie, pracuje nad modułowymi, mobilnymi obiektami telemedycznymi. Są to obiekty budowane na bazie kontenerów, natomiast całkowicie od nowa wyposażane i w sprzęt medyczny i jakby w medyczne oprzyrządowanie, które pozwala wykorzystywać to do różnych funkcji usługowych, na przykład jako triaż, czyli jako punkt wstępnej selekcji pacjentów, jako wymazobox, czyli taki bardzo zaawansowany punkt do poboru tutaj próbek, jako laboratorium, bądź jako prosty obiekt zabiegowy czy konsultacyjny dla lekarzy. W obecnych czasach, zwłaszcza w tych dniach, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie i potrzeba na tego typu rozwiązania, spółka zajmuje się właśnie dostarczaniem i produkowaniem modułów. Co warte zaznaczenia, jest to unikatowa konstrukcja na skalę na pewno Polski, być może Europy, żeby nie powiedzieć dalej, ponieważ dotychczasowe tego typu konstrukcje bądź są oparte na namiotach, bądź jakichś jednak bardzo mało rozwiniętych kontenerach. Natomiast tutaj mówimy rzeczywiście o modułach, które posiadają atesty i certyfikaty medyczne, w związku z tym mogą być traktowane wręcz jako sale operacyjne. Do tego mają wyposażenie we własny system telemedyczny zaawansowany, który pozwala nie tylko na łączność głosową i wizualną z ratownikiem bądź z lekarzem, ale na podłączenie urządzeń diagnostycznych, prostych urządzeń do badania parametrów pacjenta i na żywo monitorowanie tych parametrów bez udziału lekarza. Zastosowań tego jest wiele. Docelowo to było planowane jako moduły, które mogą być na przykład umieszczane w galeriach handlowych, przy innych punktach takich bardzo popularnych, jako miejsce, w którym można sobie od tak zrobić proste badania, czy połączyć się z lekarzem. Natomiast rzeczywistość przyniosła zapotrzebowanie na dodatkowe funkcjonalności, które teraz są realizowane. Natomiast to, co jest ważne, to mogą być produkty przyszłości. To znaczy, biorąc pod uwagę spadek liczby lekarzy, utrudniony dostęp i też prawdopodobnie przez dłuższy czas taki jednak mniejsze zaufanie do odwiedzania placówek medycznych, takie tego typu zewnętrzne moduły, w których będzie można wejść, mając pewność, że one są za każdym razem odkażane przed i po wejściu pacjenta, mogą stanowić przyszłość, mogą stanowić właśnie tak zwany element medycyny rozproszonej, czyli ułatwiony dostęp do usług medycznych niezależnie od lokalizacji i miejsca. Czyli triaż, wymazywarnia, tak? To mi się kojarzy przede wszystkim właśnie z aktualnie panującą na całym świecie, także u nas pandemią. A o jakich innych badaniach i o jakich innych możliwościach leczenia pan mówi? Bo jak rozumiem, badanie diagnostyczne to na przykład podstawowa morfologia krwi? Funkcje serca, to chodzi o oczywiście parametry temperatura, waga, ale puls, rytm serca, tutaj osłuch płuc, to są na razie tego typu urządzenia, których jesteśmy pewni, które są sprawdzone i niedługo będą pokazywane jakby w funkcjonowaniu. Natomiast znając już z własnego doświadczenia rozwój telemedycyny i na przykład badań diagnostycznych z zakresu okulistyki, laryngologii, można sobie wyobrazić, że tych funkcjonalności będzie przybywało w najbliższej przyszłości. Czyli paradoksalnie pandemia jakby rozszerzyła działalność Medicals, tak? Dokładnie tak. Telemedycyna, bo to było ten główny rdzeń w ostatnich paru latach, w Polsce był, ale się rozwijał dość powoli, natomiast teraz właściwie już nie trzeba mówić, co to jest telemedycyna, to jedynie należy się zastanawiać, czy w którą stronę ją rozwijać. I tak samo w ostatnich dniach takie mobilne, zewnętrzne obiekty stojące poza budynkami murowanymi, to już jest coś, co wręcz zyskuje rosnącą popularność jako jedyne
najszybsza alternatywa dla rozwiązania bieżących problemów służby zdrowia. No dobrze, to ja trzymam za Medicals kciuki, ale mimo wszystko trzymam też kciuki za naukowców, którzy pracują nad szczepionką i lekiem na koronawirusa. To są działania równoważne. To chodzi o to, żeby zabezpieczać, ale też móc trwale rozwiązać sytuację. Natomiast lepiej mieć takie rozwiązania, niż ich nie mieć. Lepiej mieć i nie skorzystać, niż potrzebować, a nie mieć. Dziękuję pięknie za rozmowę.